Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 1, chciałem powiedzieć 2, ale jeszcze niestety nie, jeszcze nie kochani, ale już niedługo, 19 bodajże dni zostało do premiery Dying Lighta 2, dlatego przyspieszamy z odcinkami full konkret. I tak, idziemy teraz po Jade, ale przed tym, zanim tam pójdziemy, mamy poziom siły do rozdysponowania. I tak właśnie zrobimy. Tak właśnie zrobimy. Wiatrak, dobra, to jest w sumie na broń oburęczną, więc akurat mamy siekierkę nową, czy nową, nowo starą. To już nam całkowicie prawie, że padło. I powiem wam, że no z tymi przedmiotami to tak 2 na 10 bym powiedział, tak? 2 na 10, tak? 2 na 10 całkowicie. Złota dwururka, czy my możemy z tej dwururki coś jeszcze zrobić? Ekwipunek plany. Burza pieskowa. To tak średnio, 2 na 10. Może coś innego? Może coś innego z Drajta. Ile to dodaje? Nic nie dodaje. Tu też nic nam nie dodaje. Tu też tam nic nie dodaje. Cholera, no nie ma w sumie żadnego fajnego. Żadnego fajnego. W ogóle nie. Nie, czy mi to zrobiło naprawdę? Nie, nie zrobiło mi chyba. Nie, zrobiło piekielnika, kurde. Ale piekielnik jako sam z siebie chyba jest, prawda? Piekielnik chyba jest sam z siebie jako broń. Prawda. A ja chcę coś innego. Chcę, kurde, jakieś ulepszenie do shotguna. Felba, hatołu, likwidator. To jest w sumie spoko. Ale też tam nie dodaje w ogóle żadnych bonusów. Ja nie wiem. 2550. Zobaczymy, czy coś to zmieni. Czy ten likwidator nam się zmienił? No nie, nie zmienił się. O, ale mamy teraz strzelbę. O kurde, ale mamy strzelbę, kochani. Piekielnik ma ile? 1250. Nie, no to ja tego nie chcę. Wyrzuć to. Idziemy walić go na pyrę. Jade! Cholera! Kurwa, co oni ci zrobili? Żyć, Crane. Tahir walnął mnie w łeb, zanim mnie to zrzucił, tylko... Daj mi chwilę. Zaraz będzie dobrze. Nie masz niestety już żadnej chwili, Skorpio. W zasadzie ten czas, jaki ci pozostał, należy do mnie. Dzięki temu, że naprawiłeś moje anteny, Crane, słyszałem każde wasze słowo. Jak pani zdaniem panią znalazłem? Albo doktora Camdena? Jak pani sądzi, jak zamknąłem drogę między sektorami? Ja jestem reżyserem tego filmu. A skoro mam wyniki badań doktora Zira, Gere zrobi to, co ja im kazę. To oznacza, że wy jesteście zbędni. Taki! Jeśli dobrze pamiętam, obraziłeś się, kiedy nazwałem cię tresowaną małpą. Ale spójrz na siebie, tańczy dla naszej przyjemności. Miałeś dostatecznie dużo siły, by do mnie dołączyć. Tak. Brakuje ci siły. Uznaj to za swego rodzaju ćwiczenie rozwojowe. Damy radę, gnoje. Od tego właśnie dlatego robiłem shotguna. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Jest shotgunka i... Wal się, gnoju. Tak ich właśnie robimy. To był raj, co się zajmiemy za chwilkę. Gdzie jest Jade? Gdzie jest Jade? Tu jest Jade. Gin! Nie ma gryzienia, nie ma gryzienia! No właśnie, nie ma gryzienia, powiedziałem. Chodź, wynośmy się stąd! Dobra, uciekamy stąd w cholerę. Nie ten klawisz? Jade, jesteś ranna? Nie ugryźli cię, prawda? Wszystko gra, naprawdę, tylko daj mi chwilę. Ze słodką małą Jade nie jest dobrze, Crane. Została ugryziona wiele godzin temu. Próbowała to ukryć przed tobą. Jeden ugryzł mnie w nogę.
Nie było o czym mówić. Raz jeszcze stajesz wobec trudnego wyboru, Crane. Twoja cenna Skorpion zaraz się zmieni. Ale ty również. Kto otrzyma antyzynę? Które z was wyjdzie z tego cało, dożyje jutra? Musisz zdecydować. Jade, masz. Weź to. Nie. Daj spokój. Przecież moja jeszcze działa. Ty potrzebujesz jej bardziej niż Crane, ja. Crane, chcę, żebyś obiecał mi jedną rzecz. Jak przyjdzie czas, to ty skręcisz mi kark. Co? Nie, ja... Obiecaj mi. Jade, nie... Oho, robi się nieciekawie. Robi się nieciekawie. Słyszysz mnie? Jade, gdzie jesteś? Jade! Musisz mnie wysłuchać, Crane. Crane, słyszysz mnie? Co to? Jade, gdzie jesteś? Jade! Wybaczcie, że tak teraz się nie odzywam, ale chcę, żebyście się wczuli troszeczkę w tą scenę. Wiem, że chciałeś mnie ocalić. Nie każdy zdecydowałby się oddać mi tę fiolkę. Ale teraz jest już na to za późno. Dla mnie jest już za późno. Przez chwilę winiłam cię za śmierć Amira. Chciałam cię zabić. Ale teraz... Teraz wiem, że to był jego czas. Czas, kiedy musiał odejść. Kończy Crane. Nie ma sensu temu zaprzeczać. Przychodzimy na świat i w końcu umieramy. Nie! Tylko nie to! Liczy się tylko to, czego dokonamy w międzyczasie. Ocal tych ludzi. Oni na to nie zasłużyli. Nie czuję nóg! Jasna cholera! Amir nie zmarnował życia. A teraz go nie ma. Rahim też nie. I jego też nie ma. Jeśli poświęcenie mojego życia może ocalić Haron, czuję nóg! Jasna cholera!
Urodziłam się za wcześnie. Lekarze nie wierzyli, że przeżyję. Ale walczyłam. Zmagałam się, ciężko pracowałam. Pracowałam. Boże, błagam! Nie teraz! Nie! Do diabła, nie! Nie zmuszki mnie do tego! O Boże! Jade, co ja zrobiłem? Przepraszam! Nie chciałem! Jedno z nas musi żyć, Kyle. Musisz tylko pamiętać, co mi obiecałeś. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, ktoś wybrał za ciebie. Zawiodłeś mnie, Clay. Ty i ty! Wejdźcie tam i zabijcie ich! No to chodź. Tahir. Dobra. Nie jesteś w stanie z tym nic zrobić. Au. Jest za późno. Na koszmarze to jest naprawdę ciężkie. Niedługo przestanie istnieć. Na koszmarze to jest naprawdę ciężkie. Nie może tego powstrzymać. No dobra, zregenerujmy się. Nie możesz wygrać! Czemu tego nie rozumiesz? Ja nie mogę wygrać? Au. Nie jesteś taki mocny, Tahir. Nie jesteś. Au. Au. Już ty gnoju. Dawaj, koleżko. Gdzie jest Raiz? Au. Nie dowiesz się, chłopcze. Gdzie on uciekł? Nie uda ci się znaleźć Raiza. Dobra, przegrywamy. Sam cię znajdzie, kiedy będzie chciał cię zobaczyć. Dobra, robi się nieciekawie. Cię moje słowa. Ała. Twój ból niedługo minie. Gałgany, przestań ta. Jesteście mocni, kurwa. Dobra, pierdzielamy stąd. Żartowałem. Nie możemy uciec. Kurde, nie mamy w ogóle HP. Nie mamy w ogóle HP. Będzie wtedy, kiedy ja
Trzeba ich sposobem zrobić. Ja się z tobą próbować nie będę. Od razu by chcieli tej mężczyzny. Taki, taki jesteś wielki. Kurwa mać, ile was tu jest? Walnęło coś? Chyba nie. Au. Mamy jakiś regen HP, czy nie mamy? No kurde, przestańcie rzucać gnoje. Au, 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 au. Serio, chyba nie mamy regen HP. Nie wiem, czy mam atakować Tahira? Fuck. Dobra, ale to jest sposób. To jest na nich sposób. Tylko im się HP zregeneruje. Mam już na was sposób, gnojki. Mam już na was sposób. Tylko bliżej trochę. Au. No serio, z tym rzucaniem to im przesadzają troszeczkę. Au, no naprawdę przegraliśmy? No nie. No nie wiem, czasem te animacje się nie chcą czytać, jeżeli chodzi na przykład o atak z wyskoku i tak dalej. Kurde no. Od początku chcę. Chcę na czysto. Nie ma na czysto. Tahir, ty kurwo jebana. Przestań mi rodzinę przesiadować. Właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem, że czasem te animacje się nie wczytują. Ja nigdzie nie złażę. Chodź. No kurde, włącz się animacją, głupia. No widzicie, nie włączają się. Nic kurde, a nic się nie włączają. Nie wiem czemu. No tak, kopnąć sobie możesz, naprawdę możesz. Dlatego nienawidzę walk z ludźmi, to jest tak posrane. Au! Posrane gówno! No, w końcu. No, zrespina nam się ta stamina, czy nam się nie zrespi ta stamina? Staniesz? Chodź. Właśnie o tym mówiłem. Dobra, walczymy dalej. Chodź. Chodź, cwaniaczku, dawaj. Na solo. Jestem lepszy niż ty, Tahir. Jestem lepszy niż ty, Tahir. Stanowczo. No, dostałeś przecież, halo! Przestań oszukiwać. Au! No, bez jaj! Gro! Ja nie wiem, tu jakieś dziwne ruchy wchodzą. Ewidentnie dziwne ruchy wchodzą. Tahir. Ja mogę inaczej. Nie ma problemu. Ja mogę to zrobić też w ten sposób. Ja cię dobiję, kurwa. Ja cię dobiję, dziadu jeden. Nie chcesz po taktycznemu? To będziemy się tłuc, kurde, w walce o życie. Au. I on patrzy, on podchodzi, gnój. I mnie od razu próbuje. No, no, naprawdę, Tahir? Chodź tu bardziej. Patrzcie, ja w sumie zaraz nie będę miał czym tłuc. Ja nie będę miał zaraz czym tłuc. Czy oni mieli jakieś maczety? Mieli, kurde, i to znacznie lepsze. No, agresja mi się wzmaga. I kurwa, mendo, jedna, mendo, ty, ciulu. Spójrz tylko. Za to umarła Jade, a teraz leży na ziemi jak śmieć.
Rais musiał to upuścić, gdy przede mną zwiewał, co? Szlak to tylko próbki tkanek. Gdzie jest druga paczka? Idź do diabła, Crane. Ojej. Mocno cię poturbowałem, co? To nie wygląda na rany, które się łatwo zagoją. No i? Więc zabij mnie. Nie, nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak? Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę. Dobra, trzy próby. Crane. Crane? Żyjesz? Troy. Jade nie żyje. O nie, tak mi przykro, Crane. Naprawdę. Co się stało? Uratowała mi życie. Znowu. Umarła ratując mnie. Crane, musisz sprawić, aby ministerstwo odwołało bombowce. Za to oddała życie Jade. Żebyś mógł to zrobić. Jest tam Savvy? Udało mu się znaleźć sposób na nadanie wiadomości? Tak, udało mu się. Ale żeby to zrobić, musisz do mnie przyjść. Dam ci wzmacniacz, którego Savvy używał do przebicia się przez zagłuszanie. Czekam na ciebie w schronieniu w połowie drogi do masztu, na którym musisz zamontować ten wzmacniacz. Dobra, Troy, już do ciebie idę. Jestem zły. Jestem zły, bo naprawdę wydaje mi się, że ta gra nie robi tego, co ja chcę. Naprawdę nie robi tego, co ja chcę. Animacje czasem są takie kulejące. Właśnie, teraz wychodzi kurwa za pierwszym razem. Nie wiem, co się dzieje z tym. Aj. Do dupy, do dupy, do dupy. Nie podoba mi się to, co się tutaj stało. Naprawdę nie podoba mi się. Jestem zły, zły i jeszcze raz zły. Dostajemy jakąś gówno broń. Raz. Wszystko jest niby fajnie, pięknie. Bo nasza postać sobie po prostu kurwa lata, skacze i robi co chce. Jestem zły. Dobra, ale tu już chyba wszystko. Jestem zły. Oboje z Jade zostaliśmy zarażeni i Rais kazał nam walczyć o antyzynę. Ona mi ją zwyczajnie oddała. Poświęciła swoje życie, żeby mnie ocalić, a kiedy się zmieniła, zapewniłem jej wieczny spoczynek. Boże. Najpierw Rahim, teraz Jade. Rais mi za to zapłaci. No i tak, tak, tak. Rais zapłaci nam wszystkim. Mnie też, że mnie tak ośmieszył, kurde, przed widzami. Słyszy mnie pan? Słyszę pana, jak panu idzie? Znalazł pan Jade? Cóż, tak, w zasadzie znalazłem. Mam próbki tkanek. Przyniosę je panu, ale najpierw muszę załatwić pewną rzecz, nie cierpiącą zwłoki. W porządku, panie Crane. Proszę jednak pamiętać, że czas jest na wagę złota. Wiem, doktorze. Dlatego właśnie mam zamiar go trochę kupić. Będę w kontakcie. Dodatkowo jeszcze nie... Co to było? Przepraszam bardzo. Czemu ty mi nie użyłeś rolki, tylko użyłeś mi jakiegoś kurde walnięcia? Bóg wie z czego. Nie wziąłem trolki. Nie wziąłem trolki. Jaki ze mnie jest normalnie dzisiaj baran. Baron, 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 baron. To są algi? No się ładnie świecą na czerwono. Padać. Płyniemy dalej. Musimy niestety, tylko to jest tam chyba. Kurde. Nie zauważyłem. Musimy sobie odblokować szybko safe zona, pójść spać, to raz, dwa, wziąć tyrolkę. Tyrolkę, flary i inne tego typu rzeczy, bo jest po prostu tragedia. Teraz bym sobie mógłby z problemem doskoczyć, ale tak to nie mogę.
Niestety nie mogę. Ojej. Jak mnie ten Tahir 3 razy załatwił, to sobie nie mogę normalnie darować. Nie mogę sobie darować. Au! Chciałem wskoczyć. Nie wyszło. W ogóle niedługo wbijemy achievement o nazwie Mount Everest. Sorry, przyjacielu, nie mam tyrolki, więc do ciebie nawet nie wchodzę. No i czekajcie, bo się chyba pogubiłem, zeczka. No tak, bo nie miałeś się czego złapać, prawda? Nie miałeś się czego złapać, na przykład tego się nie mogłeś złapać, Kale. Nie mogłeś się złapać tego. Ja wiem, ty masz specyficzne gusta. Gusta i guściki. No fuck, podróż na górę będzie koszmarna. Pyk. Pyk. Pyk i pyk. Dobra, jesteśmy. Udało nam się. Jeśli będziesz w okolicy strefy kibica, sprawdź, co tam się dzieje. Co masz na myśli? Sam zobaczysz. Ktoś wzywa pomocy. Były tam kobiety i dzieci. Strefa kibica. Dobra, ale jeszcze przed tym, zanim tam pójdziemy, wejdźmy się, prześpijmy deczka. Z deczka się prześpijmy. Jego kosztowności sprzedaj. Gdzie tu jest moja torba? Torba, tyrolka. Ja chcę tyrolkę. Gdzie jest tyrolka? Dynamit? Nie. Nie chciałem dynamitu. Flara. Wszystko. Flara. Wszystko. Kotwiczka. Chcę. Petardy w sumie też. Trudna decyzja, co? I wszystko. O, i jest git. Idziemy spać. Żeby rano wstać. A raczej w nocy wstać. Chodźmy do Troi. Chodźmy do Troi. W ogóle nie mamy gry. 75% fabuły. Kurde, ja zrobiłem więcej fabuły w sumie w ciągu 2 odcinków niż przez całą grę. Hej, Crane! Dobrze cię znowu widzieć. Dobrze widzieć ciebie, całego i zdrowego. Trzymaj się z dala od kłopotów. A, postaram się. I Michaelowi się udało. Czyli Michaelowi się udało. Troi, gdzie ty jesteś? Spotkaj się z Troi. Ej, to Troi nie ma u siebie? Really? Nie ma Troi u siebie? No bez jajec. Rolka jest tu. Prawie jak Spider-Man. Au. Au. Troi, gdzie żeś ty wywędrowała? Pytam się, gdzie żeś ty wywędrowała? Pewnie. Pewnie, no jasne, bo inaczej się nie da, prawda? Trzeba alarmować wielkie dziwolągi. Jak mnie nie dogonicie, to po co w ogóle ścigacie? Ani razu jeszcze nie padłem od zombiaka. Ani razu nie padłem od zombiaka, w sensie od tego dużego. Prędzej mnie... A co to jest? A, to było co innego. To nie to, o czym myślałem. Padaj. To w ogóle jakiś quest. Tu w ogóle jest jakiś quest. Kosza? Mnie tu nie ma. Crane, tutaj. Crane to jest tutaj na naprawdę na wąskiej lince. Fuck. Prawie się zabiłeś, Kyle. Dobra, co mam zrobić? Łap ten wzmacniacz. Musisz go zainstalować najwyżej jak się da. W ten sposób będziemy mieć szansę przebicia się. Dobra, niech zgadnę. Mam się dostać do tego wielkiego masztu na skraju miasta. Najszybciej tam się dostaniesz kanałami. Savi pokieruje cię przez radio. Skontaktuj się z nim, kiedy dotrzesz na drugą stronę. Aha, Crane, kiedy zainstalujesz wzmacniacz, ustaw właściwą częstotliwość w swoim nadajniku, a usłyszy cię cały świat. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia, Troi. Okej, no to lecimy chyba. Ja wiem, że to już jest jeden z ostatnich questów w sumie. Naprawdę bardzo szybko nam ta pobuła zeszła, jeżeli nie robi się tych questów pobocznych.
Ale mówię, questy poboczne w sumie już... Questami się zajmiemy dopiero jak skończymy Dying Light'a. Jeszcze przed ostatnim, że tak powiem, rozdziałem. Znam tą gierkę, więc mniej więcej wiem, czego można oczekiwać, więc spoko. Hoppa! Co mnie tu próbuje ta? Co mnie tu próbuje ta? O lol, było już na czerwono i nie wyszło. Ja tu widzę skrzynkę z amunicją. Widzę skrzynkę z amunicją i widzę rejsów. To na razie nie chcę. To na razie tego nie chcę robić. Zbierzemy wszystkie zrzuty już, jak będziemy sobie latać na questach pobocznych. Teraz tylko fabuła. Teraz tylko fabuła. Ła, trafiłem. Trafiłem, ledwo, bo ledwo, ale trafiłem. Włączaj, włączaj, włączaj. Gdzie tu mnie próbujesz, dziadku? 800 ekspa, w sumie spoko. Tu jest wejście w tą stronę. O, żółta skrzynka, to nie. Tego to nie odpuszczamy. Ale moi kochani, zanim wejdziemy do kanałów, że w sumie już jesteśmy w kanałach, zanim wejdziemy dalej, kochani, niestety koniec odcinka, 32 minuty prawie nagrania. Prawie 32 minuty nagrania. Więc zobaczymy się dopiero w następnym odcinku i myślę, że będziemy powoli Dying Light'a podstawkę kończyć. Będziemy raczej kończyć już niedługo. Dobra kochani, dzięki wielkie, pamiętajcie o Discordzie, o stronie spookyshiro.pl, o komentarzach, subskrypcjach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, trzymajcie się, miłego wieczorku, miłego dnia, miłego życia. Trzymajcie się jeszcze raz, hej hej!